Rynek w Lublińcu od 1945 roku, plac imienia Konrada Mańki. To najstarsza część miasta, skupiająca handel i usługi, będąca centrum codziennego życia mieszkańców. Jest to serce miasta, centrum życia kulturalnego, miejsce najważniejszych uroczystości i imprez miejskich. W środkowej części będący pomnikiem przyrody wiekowy Klon Pospolity oraz młody, posadzony w 1982 roku kasztanowiec, a także zabytkowa studnia publiczna. W północno-zachodniej części rynku fontanna z rzeźbą przedstawiającą małą Edytkę Stein, patronkę miasta, która jeszcze jako dziecko przyjeżdżała na wakacje do swoich dziadków Adelaidy i Salomona Kurantów. W północno-wschodnim wyjeździe znajduje się Muzeum Świętej Edyty Stein. W południowej części rynku XVIII-wieczna figura świętego Jana Nepomucena, która po wielu zawirowaniach ostatecznie wróciła na swoje miejsce. Rynek, kiedyś prostokątny, po pożarze w 1807 roku odbudowano, a wschodnia pieszeja została przesunięta o około 20 metrów w kierunku zachodnim. Obecnie cztery regularnie zabudowane pierzeje tworzą regularny kwadrat. W zachodniej pierzei pod numerem 5 najstarsza kamienica postawiona w latach 1792-93. Pozostałe budynki pochodzą w większości z pierwszej połowy XIX wieku. Z każdego naroża wychodzą po dwa ciągi komunikacyjne, ulice lub ciągi piesze.